Dzień dobry moi kochani, witamy was bardzo serdecznie 23 grudnia, przedostatni Vlogmas, szykujemy się do świąt. Już. No, jutro ostatni. Odliczamy już, nie, co ja gadam, że odliczamy? Już jedziemy na ostatnie takie, wiecie, zakupy, wracamy, sprzątamy i bierzemy się do roboty. Może dzisiaj już jakaś sałatka wpadnie, chociaż mam takie lekkie wątpliwości, ugotuję pewnie warzywa. Ale nie wiem, czy jutro na przykład dopiero nie dodam majonezu, żeby się to tak szybko nie zepsuło. Więc tak, chociaż jak dzisiaj zrobimy warzywną, to możemy jutro ją jeść, bo jutro jest Wigilia, nie można jeść mięsa, więc to jest dobry pomysł, żeby ją też zrobić. Muszę to wszystko przemyśleć, no i byleś tam do godziny, nie wiem, 17-18 wyrobić, no bo tak jak mówię, przyjeżdżają moje kuzynki, moja siostra, kuzynki, chłopak. Więc no, spędzimy sobie dzisiaj bardzo, bardzo fajnie dzień, no ale wszystko już musi być tak, wiecie, ogarnięte, żeby jutro tylko zrobić kilka rzeczy na Wigilię. Zobaczcie, action! Action! Srekszyn. On jedzie mi do action, zobaczcie jaki to jest kochany. Kochany! Zobaczcie, cera mi do łazienki, studia, Milwaukee, bateria. To chociaż żabka! Ale tu jest zawsze masakra, a ja tu jeżdżę i do logopedy, i do action. Dobrze, Dawid tutaj kieruje. Jedzie. No jest, jak tu ciasno, ludzie. Ludzie, patrzcie. Dramat. W ruchu, ale zobaczcie, nie jest aż tak źle. Gdzieś można zaparkować. O. Kochani, poczekaj chwileczkę. Kochani, ja żyję w pędzie. Przed chwileczką wróciłam znów z miasta. Miałam już nie jechać, ale musiałam na chwileczkę wyskoczyć. Gotuję właśnie te warzywa, zaraz będą gotowe na sałatkę. Później je ostudzę. No i nie wiem, czy dzisiaj robię, czy właśnie jutro, zobaczymy. Rozmraża się również pierś z kurczaka. Kochani, u nas leci Kevin. Nie wiem po co, jak jutro będzie, ale dobra, robię wam szybki haul z Sinseya, bo dzisiaj byłam. Kupiłam dwa takie kocyki, zobaczcie, wdziadki do orzechów i one były przecenione, uwaga, na 13,99, więc wziąłam dwa. Tak, dla was. No i Ignaś, bo jesteś za blisko. Przesuń się troszeczkę, bo ja tu nagrywam. Kolejną rzeczą są to takie spodnie, zobaczcie, bardzo fajne, w takim pięknym, błękitnym kolorze. I one były tylko za 15,99, wzięłam 1,16 m i są dobre na Stasia. Nawet nie wiem, czy on by w 1,10 m, szczerze mówiąc, nie wszedł, bo są takie, wiecie co, szersze. Taka bluzeczka zwykła z krótkim rękawkiem, ale one zawsze się przydadzą, 4,99 zł. Koszuleczka też z krótkim rękawkiem, z pieskiem, to jest z jakiejś bajki, co nie? I tutaj... ile ona kosztowała? 5,99 zł. Dla Ignasia taka koszula, myślę, że idealna, żeby założył na święta. I ona, kochani, 20 zł, 19,99 zł. Taka, proszę bardzo, sztruksowa. Ładna. Fajowa. No. Mogę przymierzyć i się pokazać. Ta? No dobra, jak chcesz. Zwykłe szare dresy, bo Ignaś potrzebuje po prostu spodni, bardzo. I one były za 17,99 zł. No i tutaj jeszcze bielizna. Jeszcze kupiłam im piżamy, ale już są wyniesione na górę i naprawdę teraz nie mogę iść. Muszę zrobić sobie szybko takiego szota z cytryny i z imbiru, bo znów coś czuję na gardle. Od wczoraj, nie od wczoraj, Boże, od kilku dni wam mówię. Wczoraj znów poczułam, że oho, chyba mnie rozłoży. No, proszę bardzo, zobaczcie jaki elegancik. Biała bluzeczka, do tego koszula. Super wyglądasz, naprawdę. No, Ignaś wziął jeszcze kurtkę i mamy dwie piżamy, ale to pokażę wam najwyżej kiedy indziej, bo wszystko jest wyniesione już na górę, to też musimy. No, sałatka warzywna zrobiona, więc super, też odhaczone. Co miałam powiedzieć? Dobra, robię sobie tego szota z cytryny i z imbiru. Tutaj leci kolejna bajka i co to jest? Opowieść wigilijna, tak? Jak Scrooge. Uwielbiałam tą. Lektura taka była. Naprawdę bardzo fajna i pouczająca. A tu Stachu sobie leży pod kocykiem, który wam pokazywałam. I ma ubrudzony nosek. Ktoś podżerał chyba. Nie? Dzień dobry. Czy był Mikołaj? Nie, ja cię kręcę. Zobaczcie, kochani, wczoraj byli goście i dostałam razem z Dawidem taką piękną choinkę, na którą patrzyłam i chciałam ją kupić i akurat taką dostałam. To jest bomba do kąpieli, taka kula, herbatka, pewnie jakaś świąteczna, pierniczki i takie drzewko, taka choineczka właśnie, zaraz to wszystko powyjmuję i coś tutaj do tej choinki włożę, no i myślę, że później wleci ta herbatka.
Co? Bomba tam jest? Babeczka do kąpieli. Zobaczcie na to, nie do wiary. Mamy śnieg, oby nie stopniał. Jejku, trzymam mocno kciuki, żeby chociaż ta Wigilia była przepiękna ze śniegiem. No mega, po prostu mega. A wiecie, że jak ja wstałam, poszłam do kuchni, coś tam zrobiłam, poszłam do chłopaków zagadywać, czy Mikołaj był i nie zauważyłam, a Dawid, a ta, czy ty widzisz, że jest biało? Ja patrzę, i ja cię kręcę. No i naprawdę sporo napadało, więc mega fajnie. Okej, kochani, jedna z was prosiła, żebym pokazała, jak robię pieczarki. Więc oczywiście myję, ja ich nie obieram z tej skórki, porządnie je wymywam, odrywam nóżki, no i zostawiamy same główki. Następnie właśnie, mówiłam, że osuszamy ręcznikiem papierowym. No i tak, ja daję sól, pieprz, no i teraz ja im tutaj wyjął, troszeczkę posypię papryką słodką mieloną. A następnie, kochani, jajko roztrzepane, bułka, znów jajko i znów bułka, czyli podwójne panierowanie. No i smażymy na patelni na oleju. I to wszystko tak naprawdę, a smakują po prostu obłędnie. Kochani, w ogóle jest prawie godzina 13, a jest tu nieogarem, mam tylko pielęgnację na twarzy, jeszcze jestem w piżamie. Pieczarki, mam nie pokazywałam, już z papryczką są przygotowane, zaraz będę smażyć, po prostu później umamy się, odgrzeję je w piekarniku na chwilkę, no bo nie wyrobię się, ryba już też się rozmraża tam dalej, więc działamy, działamy. A śnieg nadal jest, oj, Zarunia, nadal jest za oknem, chociaż mamy na plusie, więc nie wiem. Sonika 2. No, a to jest ta piżama, nie wiem, czy wam pokazywałam, ta z Sinseya. Dobra, mamy tutaj jajeczko już roztrzepane, bułkę tartą i bierzemy się do roboty. Kurczę, teraz za każdym razem jak włączam aparat, to mam włączony... Co ja mam włączony? No wieś tą latarkę, nie pamiętam jak to się nazywa. Głowa mnie strasznie dzisiaj boli. A spałam do godziny 11. Do godziny, ale no późno się położyłam spać. Mieliśmy też gości, więc no, musiałam to odespać, żeby wiecie, mieć siłę święta. Dobra, olej chyba już się nagrzewa, więc pieczareczka do jajeczka, obtaczamy, tak jak schabiki. I później bułeczka, porządnie, jeszcze raz jajko, obtaczamy, znów bułka i smażymy. I to jest cała filozofia tych pieczarek, a uwierzcie mi, że będziecie je uwielbiać. No nie, ja teraz mam brudne ręce, chciałam wyłączyć już nagrywanie, teraz nie wyłączę. Dobra, obtoczę tą, umyję ręce i mam nadzieję, że będą dobre. No jeszcze się nie nagrzał olej chyba do końca, bo musiałam trochę więcej nalać, żeby lepiej się smażyły. Kochani, stwierdziliśmy, że chłopcy otworzą swoje prezenty teraz, żeby tego wszystkiego nie wozić, a po Wigilii otworzą jeszcze prezencik pewnie u mojej mamy, więc... Co to ja mam? Co tutaj macie, no? A tu chyba to samo mamy. Co tam jest? Celowane. A nie, a nie, a nie. A dobra, cieszę się. Dawaj samo. Szybciej, drzemy papier. A co? To jest sam auto sterowane. Takie same. Będzie nam zmieniło się. No. Dobra, pierwszy prezent, otworzone. Ekstra. Kła! Pisałam auto sobie. Pokaż. A drugi w prezencie? Bardzo... Dobra. Co to jest? Nie wiem. Co to? Ona nawet cenę zostawiła. Ta? Kadozna. Na pewno nie piłka. Ja mówię piłka. Ej, no piłka we mnie. Ja cię. A pisałam to w liście, mówiłam, że... A tak, jesteś troszkę podejrzany, bo mówiłeś, że zagrasz. Rozrywaj, Stasiu, rozrywaj. Nie. On chce ładnie to otworzyć. To no, jest fajne. Tata, pomóż może Ignasiowi, czy dasz radę? Jeny. Super! Zaraz mama też obejrzy, bo tutaj nagrywam. Co tam jest, Stachu? Co to? Co to? O Jezu! Ty to chcesz?
To jest to, co chciałeś? Ja cię kręcę. Jaki duży. Dobra, o, jedno byście mi spadli. Kochani, ja się zaczynam malować. Głowa mnie okropnie boli. Nie mam nic, mam tylko pyralginę, na którą chyba jestem uczulona, bo się źle po niej czuję. Aha, mam już pielęgnację, bo już zapomniałam. Więc nie mam co wziąć i już czuję, że będzie ciężko. A zanim na Wigilię, jak wezmę, jak mama tam będzie miała jakąś, zacznie działać, to wszyscy zjemy i będę się tylko męczyć, więc no nie za fajnie. Ale co poradzić? Gdzie jest ten podkład? A tu. Dobra. Maluję się, muszę jeszcze jakieś ciuchy znaleźć dla siebie, dla chłopców, więc jesteśmy w proszku. A tak za pół godziny chciałam wyjechać. 40 minut, bo już jest po godzinie 15. Kochani, ja już jestem gotowa. Ten sweterek ściągnę, ale na razie mi jest chłodno. Tu mam ten top z Bompri. Spodnie takie garniturowe, mega szerokie. No i tak się prezentuje. Delikatny makijaż, kreska i tylko złoty, delikatny cień. Gotowa. Możemy za chwileczkę ruszać. Jedziemy, kochani. Jest przed godziną 16. Co? Mówię do dzieci, że nie jedziemy tam grać na telefonie, żeby się martwili o telefony. Tam jedziemy. Jest trochę biało, kochani, więc... Bardzo biało. Kochani, jesteśmy już u mamy. Zobaczcie, jak zawsze przepięknie przystrojony stół. Ale fajny jest ten korek. Zobaczcie, jaki korek do winka. No naprawdę, klimacik jest. Za chwileczkę odgrzejemy i siadamy do stołu. A to moja sisters. Tam mama, Ignaś, Stachu. Dawid zaraz przyjdzie, poszedł zaparkować. No i ja. Kochani, z tego miejsca, z całą moją rodzinką chcieliśmy wam życzyć zdrowych, wesołych świąt, buziaczki. Tutaj? Gdzie tu? O, tu ja, kochani, muszę siedzieć, bo ja tu muszę na mieć na... Ja, to tam siedzi. Gdzie? To ma kompotu, chcę więcej, bo tu ma Staś. Ja mogę. Tak? Lubisz dużo? Dobrze. Ja nie chcę. Kto pije winko? A pokój na ziemi. Kolacja wigilijna zjedzona, no i teraz chłopcy rozdają prezenty. Kochani, my już od mojej mamy wyjechaliśmy, teraz jedziemy na chwileczkę do Dawida rodziny, dać jemu jego bratu prezent, no i wracamy, bo za chwilę zaczyna się Kevin tak naprawdę, a chłopcy, znaczy najbardziej to Dawid, chcą oglądać, więc tak, no już powoli kończy się ten dzień, dajcie znać, jak tam u was przebiegła kolacja wigilijna, co tam ciekawego dostaliście za prezenty i z kim spędzaliście święta, bardzo chętnie poczytam od was komentarze. Chłopcy się, kochani, bawią, tutaj leci w telewizji świąteczny film. A ja montuję dla was właśnie ten film, który oglądacie, więc dziękuję wam, że byliście ze mną przez ten cały vlogmas, że mnie wspieraliście, że pisaliście komentarze, dawaliście łapki w górę, no po prostu bardzo, bardzo wam dziękuję, jest mi ogromnie miło. Jeszcze raz życzę wam wesołych świąt, bawcie się, spędzajcie czas z rodziną, wszystkiego dobrego, buźka, widzimy się już niedługo, pa!